Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play LEGO Star Wars The Complete Saga. Tak nagrywam jeden odcinek po drugim, no i kontynuujmy to wszystko. To już chyba jest ostatni poziom tego epizodu. No tak, nie wiem. Chyba tak, ale nie jestem pewien. Tak, to jest ostatni. Dokładnie, Dark Maul. I on mi zawsze się podobał, kurde, jako postać, ponieważ, no patrzcie, no ma taki podwójny miecz, świetny, no to jest po prostu epickie. I to jest Sithem. No cóż. Szczerze powiedziawszy, to tak bez... Musimy odbijać blastery w ich stronę. Co nie jest aż takie trudne, jak może się wydawać. Dobra, on do nas teraz będzie rzucał, a my musimy to odbić w jego stronę. To też nie jest trudne. Może złapanie jest troszeczkę trudne, ale... Ale już potem jest prościutko. Dobra. Dawaj to Bonifacy. Bonifacy! Ja nie mogę. Spoko. Ogólnie dzięki glitchom można się tam dostać i samemu tak nawalać. Ja to kiedyś zrobiłem, przyznam się szczerze. I nawet było śmiesznie. Nie. O nie. W ogóle dlaczego mamy w tym filetowy stud jako startowy? Nie rozumiem tego. Jaki typ? Nie no, co za ham po prostu. Dobra, więc tam musimy iść, bo tam mamy naszą konfrontację z Dark Maulem. Pociąg! Honotu. Tak, myślisz, że jesteś taki fajny? Ja też tak umiem. Kurde. Też tak umiem, widzisz? Widzisz? Myślisz, że jesteś taki fajny, jak robisz jakieś parkury. Ty po prostu masz cheaty i tyle. A ja nie mam cheatów i dobrze gram. A, ten oczywiście też włącza cheaty, a tylko ja cheatów nie mogę włączyć, tak? Ja tylko mogę być ten... To znaczy muszę być ten... który robi wszystko perfekcyjnie i dobrze. O Boże, to można uznać jako pocisk właściwie. Dobra, tutaj chyba droidy jakieś przyjdą, z tego co pamiętam. Aha, dobra. Craig Smith. Fajnie by było, jakby był jakiś trik speedrunnerski, który by pozwalał ominąć te cutscenki co po niektóre. Byłoby fajnie, naprawdę. Swoją drogą nie polecam to, co teraz zrobiłem, czyli niszczenie tych normalnych droidów, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tylko niszczenie... Tylko niszczenie tych, którzy ich przesyłają, czyli tych żółtych droidów. Dobrze, to zabrzmiało to trochę rasistowsko, przyznam. Ale no cóż, nie moja wina. Vinci Warren, Tete Games, nie mnie. Ja pierdzielę, ile tych droidów jest tutaj. I teraz tak porwać i myk! I nie ma już połowy. Lel, mogłem przez chwilę w castingach poruszać kamerą. Ale beka. No nie! Gimme that A, i oni jeszcze sami, że tak powiem, mogą sobie zniszczyć tą osłonę. Wystarczy, że nakierujemy ich promienie na... na ich tą całą barierę i w końcu sama się zniszczy, że tak powiem. No kurde! Dobra, nie, ja się nie będę pierdzielił, kurde, z tym.
Nie no, kłaj go, nie rób sobie z mnie jaj. A propos jaj. No, ja nic nie mówię, to po prostu ma taki kształt. Nie moja wina. Aha, nagle tak z dupy. Kompletnie. No i dobra, no i teraz cały mek polega na tym, że musimy go gonić. I oczywiście musi za sobą zamykać przejścia, co ani trochę nie jest mi pomocne. A wręcz mnie denerwuje. No cóż, no chłopak miał pewnie ciężkie dzieciństwo. No i dobra, walka ostateczna z Dark Maulem, kurde! Nie musimy go napierdzielać po prostu z ataku... takiego, o. Odgórnego, o. To jest dobre słowo. Pcią! Co, bo co? Bo myślisz, że jak umiesz skakać i moonjumpy sobie włączać, to jesteś fajny, tak? Lel. Tchórz. Ile tych minikitów jest? Dobra. Ha! No, u nas w tym napierdziela, więc my mu oddamy go najzwyczajniej w świecie. Jakoś byłoby zgodnie z historią. Musimy go tak wykończyć. Jako Qui-Gon. Bo teraz zobaczcie. Dokładnie. No i no umarło mu się, no kurde. Oho. No i dupsko. No i papa, jak ktoś oglądał Lego Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, to tam jest kontynuacja tego wątku. Że Dark Maul odciął mu nogi i spadł, bo był jakiś jeden, parę epizodów powiązanych właśnie z tym, że... Z tym, że aktem, że tak powiem. No i dobra, finish story. Kurde, trzy odcinki już przeszliśmy jedną historię. To niezbyt jest pocieszające, tak szczerze powiedziawszy. O. Tak mi nie rób. I statywie, tak mi nie rób. Broń się, Panie Boże. Jej, mamy naszą kulkę, która nam daje super duper rzeczy. Dobra, omijamy napis końcowy. 5,6%! O mój Boże. Szalejemy. Ej, a tu żyje. Za plot twist. Coś jeszcze nie. Sekretny epizod jakiś się odblokował. What the fuck? Epizod 1 bonus. Charakter bonus. Super story. Aha, to jednak są wyzwania czasowe. Nie. Dobra, no to co? Zaczynamy chyba epizod drugi. Nie, zaraz. O. Czyli... atak klonów. No i zacznijmy to, cudzenko. I to jest właśnie poziom, dla którego... robię tą wersję, a nie LEGO Star Wars 1, ponieważ tego epizodu w LEGO Star Wars 1 nie było. I te cutscenki dodatkowo. Gdzie jest starszy Obi-Wan i Anakin. No i jest tutaj ten gościu, którego nigdy nie zdobyliśmy... nigdy nie możemy zdobyć postaci czy coś.
O. Dupsko. No jakoś przerwać tą kasynkę. Dobra, wracamy. Mieliście cięcie prawdopodobnie. No i tak właśnie dlatego poziomu nie robiłem LEGO Star Wars 1. Ło. Pociąg! Dobra, nawalamy, kurde. Musimy tam tego ścigać, gościa. Nie, serio. Więc ścigamy go, kurde. Kimkolwiek on nie jest, to musimy go ścigać. Już się bałem, że go zgubiłem jakimś cudem. Ale dobra, na szczęście w tej grze się... O, właśnie. Mam tutaj takie torpedy fajne. Które są fajne. Hehe. Dobra. Nie! Co ty robisz, gościu? Nie! A czy w ogóle jakaś kobieta jest? Tak zauważyłem po nie wiem, twarzy. Mogę to chyba tak nazwać. Znaczy, bo nad maską ma oczy, że tak. No, hello. I no po prostu widać, że te oczy są, wiecie, mają rzęsy i tak dalej. A z doświadczenia wiem, że te gry, znaczy w sensie gry Lego, to jeżeli chodzi o kobiet, co one zawsze mają. One zawsze mają rzęsy. Mężczyźni nie. Mężczyźni praktycznie nic nie mają, a kobiety też. A kobiety właśnie mają rzęsy. No nie! Jeszcze mi powiedzieć, że się zablokowałem. Świetnie. Dobra. Co ja właściwie mam zrobić tutaj? Aha, to są chyba jakieś generatory czy coś w tym stylu. Dobra. Teraz to nabiera więcej sensu. Psium. I psium. I myk, i myk, i myk. Tak, łatwo nie uciekniesz. Ja ci moją torpedą tak przywalę. Tak ci moją torpedą przywalę, o Boże. Tak taki trochę, nie wiem, podryw na chama. Chamski podryw. Nie. Dobra, kurde. To jest wyścig z czasem. Dlaczego nie mogę go nakryć, coś w tym stylu, go strzelić tą torpedą? To było znacznie łatwiejsze. Właśnie jest teraz najgorsze to, że ja nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Aha. Nie sobie. Więc chwilę, moment. Alt-tabuję na chwilę grę. Dam sobie to niżej. 13,50 na razie odcinek trwa. Okej. Okay. Okej, okay, teraz wszystko jasne dla mnie jest. To na razie te wieżyczki wyłączę, bo one są denerwujące. Jak nic! Te wieżyczki naprawdę są denerwujące. W sumie ja z tych gier nigdy nie wynoszę czegoś, co jest niewnerwiające. Może jestem fanem tych gier, w sensie Lego, ale naprawdę czasami, znaczy zawsze znajdę coś wnerwiającego w którejś z tych gier. Właściwie to nawet nie muszę szukać nawet często. Ale dobrze, że czasami nowsze części naprawiają błędy starszych. To jest wtedy fajne. Ja pierdzielę. Do it, no. Zbieram od razu trzy, bo to jest, tak jest po prostu wygodniej. Jak na moje. Bo najzwyczajniej w świecie od razu wtedy mogę załatwić jedną taką część tych generatorów.
Jest w ogóle cheat na to, żeby mieć cały czas dostęp do trzech od razu. Chociaż nie. Żeby mieć maksimum i z jakiegoś powodu maksimum daje nam 5. Nie wiem czemu. Może to jest coś nieużytego po prostu, albo po prostu oryginalnie miało się zdobywać 5, a nie 3. Może. I po prostu zapomnieli tego usunąć z cheatu. Właściwie już nie pamiętam. Tak mi się coś kojarzy, że właśnie to było 5, ale to może po prostu to było w LEGO Star Wars The Clone Wars. LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. W ogóle do dzisiaj ja czekam tylko na LEGO Star Wars 4 The Clone Wars 2. To było epickie, bo jeśli nie wiecie, to LEGO Star Wars 3 było oparte na bodajże dwóch pierwszych sezonach Star Wars The Clone Wars, czyli Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów. O, pan oczywisty. A właśnie ja czekam na drugą, ponieważ jest trzeci i czwarty. Nawet nie dam głowy, czy jest nawet nie piąty. W każdym razie jest trzeci i czwarty sezon i ja bym bardzo chciał obejrzeć, znaczy pograć w drugą część tego. No, została zabita kobitka. No, jest świetnie. Przeszliśmy poziom i Anakin Speeder. Czy mamy? Nie, nie mamy niczego innego. Dobra. To jest dziwne, że odblokujemy tylko pojazd Anakina, a nie też Obi-Wana. Bo w końcu Obi-Wan też miał ten pojazd, też wsiadał do pojazdu w kascince. I nie dam głowy, ale chyba w trybie dwuosobowym możemy też grać tym drugim. No i dobra. I właśnie od tej planszy zaczynamy w LEGO Star Wars 1. W drugim epizodzie. Nie wiem czemu. Ale cóż. Mamy R4P17. Hehe. I mam tutaj takiego gościa z długą szyją. Swoją drogą, zastanawiam mnie, czy jakbym na przykład podmienił pliki LEGO Star Wars The Complete Saga na LEGO Star Wars. Z LEGO Star Wars 1 na LEGO Star Wars The Complete Saga, to czy miałbym jakąkolwiek możliwość dostępu do tejże planszy, tej pierwszej? A nie by było, ale no niestety nie ma tak dobrze. W ogóle, jakie ma wielkie oczy Obi-Wan. Nie wiem, dlaczego się śmieję z tych ich schylania się, ale no widać to, że to zostało zbudowane tak jakby z. Jezu, jak się wystraszyłem, że jakiś mam glitch. A to po prostu od tego się odbijało. Len. Ale fajne. Co to? Co to jest? A na serio, o co chodzi? A, pokazanie, jak to się klonuje. Jak powstają klony. No tak, bo ten poziom nazywa się Fabryka Klonów. Nie jest pokazane. O, Mist Jedi, Obi-Wan Kenobi. Haha. Dobra, chodzimy już tam. Nie wiem, czy to jest szybsze, jak skacze, ale no. Tak robię, no cóż. Powinien być kod na szybsze droidy. Chętnie bym go użył do tego let's playa. Zaoszczędziłbym to wiele czasu. Tu oświetlenie w ogóle wygląda strasznie brzydko, jak dla mnie. No i. Jango i Boba Fett. Myk. Czyli Bounty Hunterzy. Łowcy głów. Albo łowcy nagród, jak chce. Jak wolicie. Ło.
Ja tu myślałem, że tu rakietą we mnie atakują, ale. A tu takie, proszę. No i tutaj poznajemy ogólnie nowe te terminale, czyli tylko dla klonów. O, Stormtroopers. Czyli kloni po prostu. Tak w skrócie mówiąc. No i ogólnie Django i Boba Fett są klonami, ale jakoś Django chciał mieć swojego syna, czyli ten niebieski tutaj. To stworzyli specjalnie dla niego młodego klona, który może się starzeć. To jest najważniejsze, że klony nie mogą się starzeć. Boba Fett jest jedynym klonem, który może się postarzeć. Co jest no niezłym konceptem, przyznam. W ogóle ta animacja chodzenia Django Fetta. Ale ogólnie ja strasznie czekałem, aż odblokowuje Django Fetta tylko po to. Przez ten jego jetpack. Finally. Bo to jest po prostu epickie. No jak się możecie domyśleć, odblokowałem Django Fetta. Tak samo jak i Boba Fetta. W sumie. Dobra. No i idziemy. To chyba będzie ostatni poziom, jaki zrobimy w dzisiejszym odcinku. Ponieważ po prostu... Już po prostu na więcej nam nie starczy czasu. Dobra. Tutaj czerwone... to nie wiem, jak to nazwać. Czerwony dymek. Tak to nazwę. Jest tylko i wyłącznie dla Sithów. Dla postaci Sithów. Dla ciemnej mocy. O, dla ciemnej mocy i po prostu Jedi nie mogą w żaden sposób tego aktywować. Ogólnie też LucasArts. TT Games przewidziało to, że po prostu gracze mogliby sobie najzwyczajniej w świecie tworzyć postacie z ciemnej strony mocy. Jak się okazuje, tak się nie da z tego, co wiem. Chyba, że ja po prostu jestem takim... Nie, trzeba, żeby odblokować jakąś nową część do postaci, trzeba jakąś kupić, więc żeby zdobyć możliwość kreowania kogoś z Sithów, trzeba mu dać czerwony miecz świetlny. Przez co musi być... Co? Przez co... Trzeba zakupić choć jedną postać, która jest z ciemnej strony mocy. Dobra, aktywujemy te wieżyczki. Obi-Wan nas tu będzie bronił. Nie wiem, czy coś daje to, że włączymy te wieżyczki, ale wolę je włączyć. Because of high reasons. No oczywiście musimy go obezwanić jego własnymi strzałami, albo po prostu nawalić go mieczem świetlnym. No, dzięki młody, pomagasz mi w zabiciu twojego ojca. Śmiałbym się, jakbym tak przez przypadek trafił Boba Fetta tymi promieniami... Django Fetta promieniami, które daje nam Django Fett. Co ja gadam? Boba Fett! Ja pierdzielę, Pixel. Ogarnij Downa. Ten Down nie jest dla ciebie. Dobra, teraz musimy jego własne rakiety do niego odtentegowywać. Aha! Dobra. Włączamy te rakiety, te wieżyczki, żeby Boba Fett był czymś zajęty, a nie nami. No. Taka easy. Easy walka. Wow. Podziw w ogóle, bo nie trafił Django Fetta. To nieźle. No i przykleiliśmy mu nadajnik. No tamci sobie lecą i nawet nie wiedzą, że mają nadajnik na dupie. Nadajnik na dupie, o Boże.
Ale tak, ludzie, jak się możecie domyślać, to jest już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I na razie, i cześć. Pa, pa.